Witajcie kochani, modyfikujemy naszą szklarnię. Proszę tutaj zbliżenie na część techniczną. Zbudowaliśmy taki właśnie box, skrzynkę, żeby tam się mieściły te urządzenia zasilające lampy, bo one tak się grzeją, zresztą wymieniliśmy te, które były w domu. Przenieśliśmy tutaj, a tamte cichsze poszły do domu. A te się grzeją bardziej, także taką skrzyneczkę zrobiliśmy. Tutaj ona będzie taką folią grubą obudowane, żeby można było podlewać z tego, z węża, ze spryskiwaczem i żeby nie naleciała woda do właśnie elektrycznych sprzętów. Także wszystko to będzie ładnie zabudowane, zasilikonowane. Tak, to jest właśnie lampa. Jedna lampa 600 W, druga lampa 600 W. I teraz Sonia powie o roślinkach. Tak, proszę. Roślinek jest mnóstwo. Tutaj kiełkuje groszek. Widać? Tak, zaraz będzie pełno groszku. Fioletowy groszek, żeby łatwiej było strączki znajdować. Jarmużo brukselki, brukselki i jarmuże. Tu pomidory do eksperymentu. Piękne. Po prostu marchewki, nemofilki to są akurat ozdobne, tam jest bazylia, ruta, dzisiaj zasiałam. Tu nasze pomidory, moringa widać też kiełkuje, akantus. Akantus. Pierwszy akantus ze zebranych nasion. Większość tych rzeczy jest z zebranych nasion. Czyli tu mamy pomidory, tam są piękne, zwykłe ogórki. I mysie ogórki. A te małe obok to są mysie ogórki, tak zwane kukamelony. Po polsku to są mysie ogórki, co uważam, że jest przeurocze. Piękne. Tu jest mięta z zebranych nasion, a to jest mroczne proso. Tu jest jeszcze więcej mrocznego prosa. Czyli takie sprzedają jako ozdobne, ono jest czarne. Ale będziemy z tego zbierać też ziarenka, bo proso jest bardzo dobre. To są mroczne pomidorki, bo tamte są kolorowe pomidorki, a mroczne, czyli czarne, ciemne takie. A tu mamy dyniozaura. Jest. To są te gigantyczne pestki z tych najpiękniejszych właśnie dyni prowansalskich, co to tak wszędzie pokazywaliśmy. Tutaj sobie rosną, jeszcze są po drugiej stronie. Ale to z poprzedniego zbioru. Tak. A z tego ostatniego dyniozaura naszego przepięknego, to dopiero będziemy kiełkować. Tam mamy trochę kwiatków, goździki, facelie, chabry. Tam jest jeszcze jedna cukinia, ale nie widać. A to jest nasz tytoń. To już jest bardzo duży tytoń. Tak. W zeszłym roku mieliśmy i to jest nasion, które zebraliśmy z naszych tytoni. Bardzo polecamy. Tytoń jest wspaniały. Jest zupełnie nie jak papierosy, bo jest zdrowy. Bardzo fajne, poza tym piękne, ozdobne roślinki. Tak, przepięknie. Tam mamy paprykę i cebulę rosnące ładnie. Tam mroczne sałatki już schodzą. A to jest czerwona czarnuszka, czyli normalnie czarnuszka ma niebieskie kwiatki, ale ta ma czerwone. Tutaj jest mnóstwo rzeczy, botwinki, papryki, wiele różnych rodzajów papryk. Te na przykład są bardzo mroczne papryki zimbabwejskie. Tu rosną echinacea, a te piękne rzeczy to są okry. Też mroczne oczywiście, czyli burgundowe jakieś takie. To jest proso mroczne, a to jest sorgo, czyli też takie zboże dziwne jak proso i ono też jest czarne. Także zobaczymy. Jakieś tymianki cukinii. Tutaj są skłosze, cukinie, patisony są po drugiej stronie. A tutaj te dwie rzeczy kiełkujące to są luffy. Będziemy robić luffy i luffy są oczywiście jadalne, ale my będziemy również używać je na gąbki, czyli luffy właśnie. Przestaniemy kupować plastikowe gąbki i będziemy robić wszystko z luffy. Goździki, moringa, tu jest nawet trochę sałaty. Co tu mamy? Ostropesty z naszych własnych zeszłorocznych ostropestów. I pomeę, które zbieramy na kwiatki i na piękne nasiona. Mamy ich bardzo dużo. I ogóreczniki. Ogóreczniki tak pięknie rosną. Ogóreczniki piękne, cudowne. Takie. Ogórecznik jest niesamowicie, znaczy samowicie bardzo zdrowym, zdrową rzeczą. Z tego olej się wyciska i jest bardzo, bardzo drogi. Ma bardzo dużo właściwości, jest naprawdę polecamy. Poza tym jest piękny. Tak, poza tym tak. To są słoneczniki mroczne, czyli prawie czarne, takie niezbyt wysokie. A te tutaj to są gigantyczne słoneczniki, mają mieć po 4 metry. Wysokości. Żółte. No, zobaczymy tutaj więcej papryk.
I tutaj mamy na dole jeszcze mamy więcej chabrów, melony, arbuzy, tam są zasiane nowe, rzodkiewki. Tam jest bardzo dużo rzeczy, które jeszcze nie wyszło ponad ziemię, ale więc nie potrzebują światła, ale jest tego dużo ciekawych rzeczy. I będziemy budować w najbliższym czasie dodatkowe półki, bo na tak, razie tak prowizorycznie to... tutaj to wszystko jest ustawione, ale będą dodatkowe półki. Żeby to lepiej stało. Tu mamy fasolki tak. w tych kubkach, tu jakaś mięta. Fasolki przepięknie. Żeby więcej można było ustawić, tak. Bo przepięknie rosną. I co, tu mamy chabry, więcej ipomei. To są rzepy. Pokaż koper. Koper tak, jest tak. Czyli tak, to są te gigantyczne słoneczniki. Tu mamy koper włoski. Koper zwykły się kiełkuje gdzie indziej. To jest bylica roczna, czyli ta, taka super najzdrowsza, takie super panaceum, tak? Nie tak. pracowaliśmy jeszcze z tym ziołem, ale właśnie będziemy w tym roku. Tak. To są nasze amarantusy cudowne. A tu mamy wiele różnych rodzajów pomidorków. W sumie policzyłam, mamy 79 sadzonek pomidorków, to jest bardzo dużo. Jeszcze jeden się znalazł, tak? 80. Tak, a ten podwójny. Tak. Tutaj groszek będzie. A to jest wspaniała kukurydza. Ona ma tylko tydzień. Posiałam ją gdzieś 8-9 dni temu, coś takiego. Tak szybko wyrosła. Oczywiście mroczna. Tak. No to może na razie tyle. Tutaj jeszcze mamy naparstnice. Gipsówki różowe. Piękne będą. Ozdobne. No i tak to wygląda. Tak, także pozdrawiamy Was, kochani. Teraz robimy eksperyment z wodą Quintona. Będziemy podlewać te oto pomidorki tutaj wodą Quintona i wodą... nie wodą, kwasem tylko i kwasem humusowym będziemy, tak. Kwas humusowy jeszcze dorzucać i będziemy kontrolować, jak rosną w porównaniu do tych, które są podlewane normalną wodą. Tak. Tak. Także pozdrawiamy Was, kochani, serdecznie. I do zobaczenia niedługo, bo to wszystko tak szybko rośnie. Każdego dnia zupełnie inaczej to wygląda. Tak. To słychać, jak rośnie wręcz. Do usłyszenia.